Szukajmy nici porozumienia, która poprowadzi nas przez śmietnik idei do pierwszej wspólnej sprawy. Szukajmy powietrza z treścią, tlenu wyobraźni dla iskry nadziei. Ciemność jest niepalna i pełna jasności, ale nie wolno nam przerywać poszukiwań alternatywy. Dziękujemy bardzo. Alternatywy? Poszukiwać? Szukać. Znajdować. Najważniejsze jest, żeby zadawać pytania. Nie chodzi o odpowiedzi. Chodzi o pytania. Oczywiście. Cały, wszystko polega na tym, żeby właśnie jej szukać. I znaleźć, ale nie znaleźć. Ja żyję w alternatywie. W jakiej? W swojej ułożonej. No i myślę, że powinno być więcej takich. A, też tak uważam. Nie do końca pojęte przez mój rozum. Ma niesamowity kształt i strasznie wyrazistą formę, która tak naprawdę też przenika w coś bezkształtnego, więc tak naprawdę trudno jest to określić, wiesz? Ale to gdzieś tam jest w środku, głęboko, tak jak gdzieś w jądrze ciemności. Super, kurde, super, zajebiście. Co pan czuje? Co pan czuje? Podniecenie. Pizzę. Podniecenie. Podniecenie. Podniecenie! Jest! Oto pójdę podniecenie! Jakiś pan mało rozmowny. Zmęczony po ciężkiej podróży. Ile pan dymał? Przy ludziach? No ile? 250. 250! Proszę państwa! Karetka i straż miejska już opuszczają ten teren i udają się do najbliższego hotelu czwartej kategorii! Jest alternatywnie! Nie, w porządku! Jest w porządku, bardzo w porządku. Warto było tyle jechać. Tak. Jechaliśmy tyle godzin, przyjechaliśmy tutaj prosto z wesela naszego instruktora Krzysztofa. No. Mam jeszcze... Który wziął 100 ślub z tą oto tutaj cudowną kobietą. To jest nasza teraz nowa mama, pani Claire Gmiter. Cześć. Tak. Przepraszam, mam pytanie, czy ktoś ma markę?